goście objęli prowadzenie wewnętrzne 17 minucie. Po dośrodkowaniu z narożnika boiska Timohorn znakomicie odbił piłkę po strzale głową, ale nie miał szans z dobitką autorstwa Edada Ibisejcia. W 64 roku minucie Matthias Lechmann faulował Dawida Selke, a sędzia Bibiana Steinhaus bez wahania wskazała na 11 mecz. Do futebolówki podszedł Ibisejc, który, pewnym uderzeniem, skompletował dublet. Drużyna z Rhein-Energie Stadion w Kolonii pozostaje jedynym zespołem Bundesligi, który jeszcze nie wygrał. Koziołki zajmują ostatnie miejsce w tabeli z 2 punktami. Hertha, z 17 rokiem, oczkami, na koncie, jest 11. Do niespodzianki doszło w pierwszym niedzielnym meczu 13. kolejki Bundesligi. Hamburger SV pokonał 3-0 rok TSG Hoffenheim po samobójczym trafieniu Keina Akpogumy i bramkach Filipa Kosticia oraz Gedeona Junga. Eugen Polański znalazł się poza kadrą meczową Wieśniaków. I am you.